Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, International Space Station. Jeden z największych projektów inżynieryjnych i efekt pracy przedstawicieli 16 krajów. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę prowadzono pracę w otwartej przestrzeni kosmicznej, by zbudować pierwszą tak dużą stację kosmiczną orbitującą w przestrzeni okołoziemskiej, która stała się domem dla astronautów z wielu krajów świata. Modułowa konstrukcja stacji, której koncepcja została przyjęta z doświadczeń radzieckich konstruktorów, pozwalała na bieżące dostosowywanie przestrzeni stacji w zależności od potrzeb i konieczności. Szkieletem ISS stały się trzy elementy. Zarya wyniesiona na orbitę 20 listopada 1998 roku. Unity oraz Zvezda, która zaprojektowana została jako moduł główny planowanej, ale nigdy nie zbudowanej rosyjskiej stacji kosmicznej. Następne moduły montowane do stacji spełniały funkcje laboratoryjne. To właśnie w nich przeprowadzano pierwsze tak zaawansowane badania nad wpływem stanu nieważkości na organizm ludzki, rośliny i zwierzęta. W ramach licznych programów i projektów badawczych realizowanych na stacji przeprowadzano testy pierwszych nanorobotów, które obecnie są integralną częścią wyposażenia statków kosmicznych Międzynarodowej Federacji Kosmicznej. Nowe materiały oraz technologie stworzone podczas badań laboratoryjnych na ISS odegrały kluczową rolę w dalszej eksploracji kosmosu. Rozbudowywana w kolejnych latach stacja osiągnęła rozmiary zbliżone do ówczesnego, największego samolotu pasażerskiego Boeing 747, który na swój pokład zabierał 568 pasażerów. Przez 30 lat funkcjonowania ISS na jej pokładzie znalazło się 297 astronautów. Po demontażu stacji poszczególne jej elementy zostały wykorzystane do budowy pierwszej bazy na Księżycu – Seleniki 1. Astronauci na pokładzie stacji przeprowadzali bardzo skomplikowane i niebezpieczne doświadczenia. A także wykonywali pracę w otwartej przestrzeni kosmicznej.